Dzień dobry, mam na imię Kinga i witam Was na kanale Esa Czyta, a dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia albo do wysłuchania filmu, w którym podzielę się z Wami moimi czytelniczymi, majowymi wrażeniami. Czy jestem z tego miesiąca zadowolona? Bo mam wrażenie, że to jest najważniejsze. Ku mojemu zaskoczeniu tak naprawdę jestem, dlatego że jeszcze 10 czy 15 minut temu myślałam, że maj czytelniczo nie wypadł mi dobrze. To znaczy wydawało mi się, że przeczytałam mało książek i byłam jakaś taka nieusatysfakcjonowana, ale kiedy te wszystkie książki przeczytane w maju zebrałam sobie tutaj obok siebie w jednym miejscu, no to doszłam do wniosku, że jednak jestem zadowolona. W każdym razie pozostało mi jednak takie wrażenie, że ten maj był w moim przypadku czytelniczo miesiącem chaotycznym. Nie zawsze byłam zdecydowana co do tego, co chciałabym przeczytać. Zdarzało się, że czytałam 3 książki jednocześnie, gdzieś tak je sobie przeplatałam, więc to był chyba jakiś taki moment w ciągu roku przełomowy, moment, w którym miałam ochotę na przeczytanie wielu rzeczy. No i właśnie, nie potrafiłam zdecydować się na to, co czytać w danej chwili. No ale jestem dumna z tego, że jednak tylko jedną książkę zaczęłam i nie skończyłam jej czytać i nie skończę, ale o tym już za chwilę. No dobrze, nie przedłużam. Na początek coś bardzo lekkiego, coś o czym wspominałam Wam już w jednym z odcinków czwartkowych, w jednym z odcinków z cyklu Z Targu Staroci, czyli Pan Kocki to jest ludowa bajka ukraińska. Ludowa bajka ukraińska, która przyciągnęła mnie do siebie ilustracjami i przyciągnęła mnie do siebie samą historią. W czwartkowym filmie, jednym z czwartkowych filmów, przeczytałam Wam początek tej opowieści, no i tak bardzo chciałam się dowiedzieć, co działo się w tej historii później, że postanowiłam któregoś wieczoru sobie Pana Kockiego przeczytać. Pan Kocki to jest bajka ludowa, podobnież dla dzieci w wieku przedszkolnym. No ale w momencie, w którym nagrywam ten film, mamy pierwszy dzień czerwca, więc Dzień Dziecka, także myślę, że wszystko jest w porządku. Ilustrowała Walentyna Melnyczenko, a przełożył z ukraińskiego Mikołaj Durkiewicz. Mam kilka innych książek zilustrowanych przez panią Walentynę Melnyczenko i powiem Wam, że ta jej kreska bardzo mi się podoba, dlatego że te jej ilustracje to są takie ilustracje zagmatwane, ilustracje z ograniczoną w pewnym sensie paletą barwną, bo tutaj pojawiają się głównie różne odcienie brązu, różne odcienie pomarańczu. Nie powiedziałam jeszcze, że to jest wydanie z 1986 roku. Wspominałam o tym, że poza ilustracjami do przeczytania tej opowieści zachęcił mnie jej początek, więc pozwólcie, że raz jeszcze go przytoczę. Jeden gospodarz miał starego kota. Tak starego, że nawet myszy nie potrafił łowić. Pewnego razu zawiózł go do lasu, myśląc sobie, po co mi taki stary kot? Tylko karm go, a korzyści żadnej. Lepiej niech już sobie biega po lesie. Wyrzucił więc kota i pojechał do domu. Wtem podeszła do kota lisica i pyta, coś ty za jeden? Kot odpowiada, jam jest pan Kocki. Wówczas rzekła lisica, bądź mi mężem, a ja ci będę żoną. Zgodził się kot. Zawiodła go lisica do swego domu i tak już mu dogadza. Nawet kiedy kurę upoluje, to sama nie je, a jemu niesie. Po prostu zaintrygowało mnie to, dlaczego lisica postanowiła wyjść za mąż za kota i dlaczego temu kotu tak dogadzała. Oczywiście teraz nie mogę Wam zdradzić, dlaczego tak się stało, no ale samą opowieść o panu Kockim oczywiście polecam. Kolejna książka z przeczytanych przeze mnie w maju to zbiór baśni angielskich opracowanych przez Josepha Jacobsa. Ilustrację wykonał Bogdan Zieleniec. Swoją drogą właśnie te baśnie angielskie zilustrowane przez Bogdana Zieleńca w serii Mistrzowie Ilustracji wydało swego czasu wydawnictwo Dwie Siostry. To moje wydanie to jest wydanie trzecie, wydanie z lat 70., 80., przepraszam, wydanie z lat 80., a marzy mi się wydanie pierwsze właśnie z tymi ilustracjami Zieleńca, wydanie z początku lat 60. A dlaczego mi się marzy? Dlatego, że wtedy miałabym twardą, a nie miękką oprawę. Niby coś tak prostego, a jednak bardzo by mnie ucieszyło. Wewnątrz, poza niesamowitymi moim zdaniem i bardzo pasującymi do tych opowieści, do tych baśni angielskich ilustracjami pana Zieleńca, znajdziemy baśnie, a jakże, tu Was zaskoczyłam, znajdziemy kilkadziesiąt angielskich baśni.
Jedną z nich pokażę Wam teraz w innym wydaniu na przebitce, dlatego że może to ucieszy Wasze oczy. Mam ją w wydaniu przedwojennym. To jest baśń Tom, Tit, Tot. Porównacie sobie przy okazji ilustrację do tej baśni, bo chyba jest tutaj, wykonaną przez Bogdana Zieleńca i ilustrację wykonaną przez tego przedwojennego artystę. To są baśnie w przekładzie Janiny Karlsson i Kaliny Wojciechowskiej. A jeżeli zaintrygował Was autor tego opracowania baśni angielskich, czyli Joseph Jacobs, to też już trochę Wam jego sylwetkę tutaj przybliżę. To jest pan urodzony w połowie XIX wieku w Nowej Południowej Walii i był brytyjsko-żydowskim folklorystą, tłumaczem, też krytykiem literackim, ale przede wszystkim wybitnym, jak to się przyjęło mówić, kolekcjonerem i wydawcą angielskiego folkloru. Tutaj baśnie angielskie. Co mamy tutaj wewnątrz? Troje głupców, nieposłuszna świnka, trzy małe świnki, trzy niedźwiadki, o jasiowym placuszku, sen kramarza, ociupinek, pan ocet, o Jasiu i łodydze fasoli, ryba i pierścień, stara wiedźma, Jaś igiełka, Tomek łamignat, o księżniczce zaklętej w poczwarę, czy na przykład gniazdko sroki. Myślę, że chociażby ta baśń o trzech małych świnkach, czy o trzech niedźwiadkach, to są takie baśnie, które są Wam całkiem nieźle znane. Jak to z baśniami bywa, i w tym przypadku nie brakuje tutaj niesamowitych zdarzeń, niesamowitych wręcz zbiegów okoliczności, postaci fantastycznych, odrobiny grozy i odrobiny makabry. Ale prym tutaj w moim takim odczuciu po przeczytaniu tych baśni angielskich jednak wiodą ilustracje Bogdana Zieleńca. Teraz zapewne pokazuję Wam taką ilustrację, po której lewej stronie widzicie ciekawą, włochatą postać, a po prawej, no właśnie, nie wiadomo, czy to kobieta, czy to mężczyzna. To jest ta ilustracja do baśni Tom, Tit, Tot i w tej baśni pojawia się wilkołak. Wilkołak, którego, przyznam się Wam szczerze, troszeczkę się bałam, dlatego że te baśni czytałam akurat wieczorem przed snem. Byłam sama w pokoju przy takim delikatnym świetle. Podoba mi się też ilustracja przedstawiająca trzy misie. No i więcej bym tutaj znalazła ilustracji, które przyciągają moją uwagę. Przyciąga moją uwagę też ilustracja, którą umieszczono na okładce tych baśni angielskich, tego wydania baśni angielskich, dlatego że ona bardzo przypomina mi taki kadr z filmu Pinokio del Toro, kadr, w którym króliki, to są króliki, tak, czy zające, króliki, powiedzmy, że króliki niosą trumnę, a tutaj z kolei czarne koty niosą trumnę, w której znajduje się król kotów. Jeżeli lubicie kocie opowieści, no to też daje znać, że są tutaj takie kocie smaczki. Przed chwilą wspomniałam Wam o tym, że na początku miesiąca urzekły mnie te ilustracje do baśni angielskich Bogdana Zieleńca i wygląda na to, że one urzekły mnie na tyle, że przez większość miesiąca zgłębiałam temat właśnie ilustracji w książkach dla dzieci, czy znacznie szerzej literatury dla dzieci i młodzieży. Obecnie jestem w trakcie czytania takiej pierwszej książki z serii Literatura dla dzieci i młodzieży. To jest tom pierwszy, więc Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864. To jest taki zarys monograficzny Izabeli Kaniowskiej-Lewańskiej w różowej oprawie. Postanowiłam czytać właśnie ten tom pierwszy, dlatego że pomyślałam, że wtedy pewnie będę trafiała na takie książki, które nie są dostępne do kupienia i przez to będę czuła się bezpieczniej. W tej serii wydano jeszcze kilka innych książek. Tutaj mamy tę literaturę do 1864 roku, później od 64 do 1918, później od 1918 do 39, później kolejne lata, chyba do 45 roku i po 45 roku, do roku 70. Tak, tych tomów jest kilka. Na pewno mniej niż 10. Obstawiam jakieś 6, może 6, może 7 tomów. Każdy ma taką prostą okładkę innego koloru. O tej książce na razie się nie wypowiadam, bo jestem w trakcie jej czytania, ale jest to bardzo intrygująca, właściwie powinnam powiedzieć interesująca lektura. Odkładam ją na razie na bok i o niej dowiecie się w
w czerwcu, ale właśnie w maju, zachęcona ilustracjami Bogdana Zieleńca, postanowiłam sięgnąć po inną książkę o ilustracji w książkach dla dzieci i młodzieży. Książkę Stefana Szumana, również taka prosta okładka, wydawnictwo Wiedza, Zawód, Kultura, Tadeusz Zapiór, Kraków. I to jest wydanie z 1951 roku, wydanie pierwsze, Zagadnienia estetyczne i wychowawcze. To jest książka, którą kiedyś wypatrzyłam w jednym z internetowych antykwariatów i spodobało mi się w niej to, że właśnie opowiada o tej literaturze, o tych ilustracjach w książkach dla dzieci, w książkach dla młodzieży z czasów, które nie są nam czasami jakimiś takimi dość bliskimi, bo to są lata 40. Odrobina tutaj wydań jest też przedwojennych. No tak, zgadza się. W każdym razie myślałam, że przeglądając właśnie taką książkę wydaną w 1951 roku, będę spotykała ilustracje, które znam z wydań późniejszych, z jakiegoś wydania, nie wiem, 6, 8, 9, a tutaj okazuje się, że Stefan Szuman wspomina też chociażby o czasopismach, czego się nie spodziewałam. Pojawia się u niego czasopismo Świerszczyk i ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że na przykład on pokazał taką ilustrację iście pierwszomajową, która pojawiła się w numerze Świerszczyka z 1948 roku, a ja właśnie ten numer mam. To jest numer z 2 maja. Drugi taki przypadek, kiedy Stefan Szuman pokazał ilustrację z Dzieci miasta Ewy Szelburg-Zarembiny i również okazało się, że właśnie to wydanie mam. To jest swoją drogą takie pierwsze ilustrowane wydanie tych Dzieci miasta, bo pierwsze w ogóle było wydaniem nieilustrowanym, nakład Gebetnera i Wolfa, ilustracje Juliusza Krajewskiego i Stefan Szuman pokazał tutaj taką ilustrację przedstawiającą matkę zmywającą podłogę. Przypuszczam, że teraz na przebitce Wam właśnie te ilustracje pokazuję, a korzystając z okazji z tego, że właśnie w maju obchodziliśmy Dzień Matki, może Wam ten wiersz Ewy Szelburg-Zarembiny ze zbioru Dzieci miasta przeczytam. Matka. Matka rano wcześniej od nas wstaje i szykuje grube kromki chleba, bo już dzwonią niecierpliwe tramwaje, że do szkoły czym prędzej iść trzeba. A w południe czeka nas z obiadem, gdy wpadamy niecierpliwi, zziajani i dotyka rozpalonych złych garnków bezbronnymi, nagimi rękami. Gdy wracamy w wieczór śpiewający, że możemy próżnować do rana, zastajemy naszą matkę, jak klęczy na podłodze na obu kolanach. Ręce całe mokre ma do łokci, tak szoruje zdeptaną podłogę. Czarne drzazgi tkwią koło paznokci. Czekaj, mamo, wstań, ja ci pomogę. Tego jeszcze nie powiedziałam, ale to właśnie ilustrowane wydanie Dzieci miasta Ewy Szelburg-Zarembiny to jest wydanie z 1938 roku. W książce Stefana Szumana mamy następujące rozdziały. Rola ilustracji w książkach dla dzieci, ryciny a tekst, kunszt grafiki ilustracyjnej i 3 takie główne rozdziały. Styl groteskowy, styl bajkowy i styl realistyczny. W takim bardzo dużym skrócie książkę czytało mi się przyjemnie, byłam zadowolona z jej lektury. Odpowiadały mi te interpretacje ilustracji Stefana Szumana, poza jednym wyjątkiem, jednym podrozdziałem, który dotyczył stylu realistycznego, właściwie realizmu socjalistycznego, bo to był rozdział, w którym widać było, że Stefan Szuman ten realizm socjalistyczny pochwala, czy musiał może w tamtym czasie go pochwalać, w to już może nie będziemy wnikać, w każdym razie trochę mnie ten rozdział jednak irytował, bo na przykład pokazywałam Wam przed chwilą te ilustracje do wiersza Ewy Szelburg-Zarembiny, Matka, i właśnie o niej w tym rozdziale realizm socjalistyczny Stefan Szuman się wypowiada. Swoją drogą niektóre z tych reprodukcji, ilustracji zawartych w książce Szumana pozostawiają wiele do życzenia, ale o tym wie sam autor, bo pisze nam o tym we wstępie. Za chwilę do tego wstępu się przeniesiemy. Ilustracja do tego wiersza nie jest jednak bardzo dobrą ilustracją. Nie jest ilustracją spełniającą w dostatecznej mierze postulaty realizmu socjalistycznego. Podczas gdy wiersz Zarembiny jest piękny, silny w wyrazie, obrazek ilustrujący treść wiersza przedstawia tylko rzeczowo sam nagi fakt pracy matki,
a nie stwarza w widzu tych głębokich przeżyć, jakie wywołuje wiersz. Wielkość i bohaterstwo pracy matki poświęcającej się dzieciom nie znajduje w ilustracji adekwatnego wyrazu. W każdym razie ten podrozdział realizm socjalistyczny jest pewnym wyjątkiem, bo reszta książki Stefana Szumana moim zdaniem na uwagę zasługuje. Też dlatego, że Stefan Szuman, jeżeli coś mu nie odpowiadało, to wprost to przywoływał. I urzekło mnie też to, że o ile Stefanowi Szumanowi podobała się jakaś ilustracja, to wtedy jej autora, jeżeli miał taką możliwość, przedstawiał z imienia i nazwiska. Natomiast jeżeli przedstawiał jakąś ilustrację, pokazując na jej przykładzie to, co jest złego w ilustracji, co może być złego w ilustracji, w książce dla dzieci czy młodzieży, to choć wiedział, kto jest autorem tej ilustracji, imienia i nazwiska tej osoby nie przywoływał. Ale ilustracja się pojawiała i nie ma też tutaj w książce wspomniane na przykład skąd ona pochodzi, czy kto jest jej autorem. Więc jeżeli ilustracja była przedstawiana w negatywnym świetle, to zwykle nie dowiadywaliśmy się, kto jest jej autorem. To jest też książka, przy której wydawaniu nie obyło się bez komplikacji. Tekst książki był gotowy z początkiem roku 1947. Opóźnienie wydania nastąpiło głównie wskutek tego, że zebranie i ostateczne ustalenie najodpowiedniejszego materiału ilustracyjnego nie było rzeczą łatwą, szczególnie przy ustawicznym przypływie nowych wydawnictw ilustrowanych, zaś sporządzenie z zebranych ilustracji płyt do druku wymagało wielkiego nakładu finansowego. Ważność zagadnienia opracowanego tutaj po raz pierwszy w literaturze naszej w formie książki była w kołach, które interesowały się pracą w trakcie jej powstawania, w pełni doceniana, co jednakowoż nie zdołało znaleźć wyrazu praktycznego w formie poparcia dla szybszej realizacji wydawnictwa. Stefan Szuman przywoływał tutaj przykłady dobrych ilustracji i przykłady złych ilustracji. Nawet wspominając o takich ilustracjach, jak ja to zwykle mówię, czarno-białych, takich wyłaniających się z prostej kreski. Dzięki tym przykładom Stefana Szumana można lepiej zrozumieć, dlaczego pewne ilustracje, takie zdawałoby się proste, uznawane są za ilustracje dobre, a inne też wyłaniające się z takiej kreski za ilustracje złe. Ten rozdział bardzo mi się podobał, bo teraz też trochę inaczej spoglądam na te ilustracje czarno-białe, jak ja to mówię. Poza tym też szczególnie intrygującym dla mnie rozdziałem był taki rozdział, w którym Stefan Szuman wspomina o zachłyśnięciu się takimi ilustracjami z zachodu, ilustracjami przypominającymi ilustracje disneyowskie, ale ilustracje disneyowskie w złym guście. Ilustracje w wielu książkach dla dzieci są monstrualnie groteskowe i karykaturalnie brzydkie. Niektórzy ilustratorzy sądzą widocznie, że rysunek jest dla dziecka tym śmieszniejszy, im bardziej jest wykrzywiony i potworny. Zebrałem całą serię charakterystycznych przykładów i tutaj całą serię mamy. Odpychająca i przykra śmieszność tych rysunków sprowadza się do następujących prostackich i grubych sposobów. No, Stefan Szuman tutaj wypowiada się bardzo wprost. Rysuje się istoty potworkowate, z ogromnymi głowami, a za małymi kończynami. Rysuje się osoby o wyrazie twarzy głupkowatym, wykrzywionym, błazeńskim. Rysuje się je z oczami wyłupiastymi, powywracanymi, nieprzytomnymi. Rysuje się osoby gestykulujące i ruszające się w sposób nienaturalny, aktorski, komediancki, cyrkowy. I on rozgranicza właśnie te złe, groteskowe ilustracje i te ilustracje dobre. Często mówiąc o tych dobrych ilustracjach, przywołuje pracę Jana Marcina Szancera. Na przykład tutaj pokazuje wiewiórkę wykonaną przez kogoś innego i wiewiórkę szancerowską, która jego zdaniem jest wiewiórką genialną. Tutaj też taki ciekawy fragment. Przechodzimy do omówienia rysunków następnych. Pierwszy z nich powyżej przedstawia dwóch chłopców siedzących na kanapie z plastrami na twarzy, widocznie pobójcę. W ten sposób mogłaby się rozsiąść na kanapie para pijaków po wypiciu sporej ilości kieliszków. Karykaturalna i niesmaczna groteska tego rysunku polega na przedstawieniu dzieci w tej smutnej sytuacji, w jakiej niekiedy widujemy zawianych, wpółprzytomnych, dorosłych mężczyzn. To też jest jeden z tych fragmentów, które zapadły mi w pamięć. Swoją drogą, bo jeszcze o tym Wam nie powiedziałam, Stefan Szuman był pedagogiem, psychologiem i lekarzem, ale przede wszystkim pedagogiem i psychologiem i znał się też z Stanisławem Ignacym Witkiewiczem, który nawet narysował jego portret.
Za chwilę przejdziemy już do innych smaczków, ale zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tej ilustracji w książkach dla dzieci, dlatego że właśnie w maju dotarła do mnie książka, nad zakupem której zastanawiałam się dość długo. Dlaczego zastanawiałam się dość długo? No przede wszystkim ze względu na cenę. Gdzieś tam miałam nadzieję, że ona może jeszcze zostanie wznowiona, ale w końcu doszłam do wniosku, że nie ma co czekać. Kupuję, tym bardziej, że ona już raz wznowiona została. Admirałowie wyobraźni. Naprawdę solidna pozycja. To jest taka pozycja chyba większa niż A4. Gruba, wydana taką, z taką dużą dbałością, bo mamy twardą oprawę, mamy dwie zakładki, mamy lepszej jakości papier, a wszystkie te ilustracje są naprawdę ładnie wydrukowane. Admirałów wyobraźni wydało wydawnictwo Dwie Siostry w 2020 roku. W 2021 roku, mogę się tutaj pomylić, ale chyba w 2021 roku jeszcze wyszedł taki dodruk. I to jest książka, która została wydana w setną rocznicę, mamy tak, 100 lat polskiej ilustracji w książkach dla dzieci pod redakcją Anity Wincencjusz-Patyny. We wstępie czytam tak. Admirałowie wyobraźni to leksykon poświęcony polskiej ilustracji w książkach dla dzieci i młodzieży w latach 1918-2020. Okres ten, ponad 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości, w wypadku naszego kraju obejmuje w zasadzie całą nowoczesną historię tej dziedziny twórczości. Przyjrzeć się jej dokładnie i systematycznie w obrębie jednego, nawet obszernego opracowania byłoby niemożliwością. Stąd pomysł na publikację dość swobodnie organizującą to wielowątkowe dziedzictwo. Tutaj kolejność jest alfabetyczna, ale nie na zasadzie konkretnych ilustratorów, choć i ci najbardziej znani mają tutaj osobne miejsce, na przykład jest osobny rozdział poświęcony Janowi Marcinowi Szancerowi, ale tutaj ten materiał jest ułożony w dużej mierze tematycznie, czyli mamy na przykład rozdział cyrk, i w nim jeden z autorów artykułów pojawiających się w tej książce, Admirałowie wyobraźni, opowiada nam o cyrku w ilustracji, samodzielnie dobierając do tego przykłady. Zdradzę Wam, że czytałam tę książkę wolno, nie dlatego, że ona mi się nie podobała, tylko dlatego, że bardzo mi się podobała. Bardzo podobały mi się wszelkie książki, które były w niej pokazywane. No i czytałam wolno dlatego, że zaczynałam od razu na bieżąco sprawdzać w internecie dostępność różnych pozycji, zapisywać sobie gdzieś te pozycje, które chciałabym kiedyś zdobyć. No i co? Lista książek, które chciałabym mieć, znacząco po przeczytaniu tej pozycji się powiększyła. 100 haseł, 230 artystów, 900 ilustracji. I jeszcze ja od siebie dodam hipnotyzujące wyklejki. Pewnie teraz pokażę Wam tę wyklejkę na przebitce i pewnie na przebitce też będzie to widać, ale gdy wpatrujemy się w tę wyklejkę na żywo, no to ona tak nas hipnotyzuje. Może do tego, żebyśmy robili jeszcze większe zakupy. Mamy tutaj i ilustracje nowsze, i te ilustracje starsze. Dzięki tej książce odkryłam oczywiście kilkanaście takich przedwojennych książek, które chciałabym mieć. Odkryłam też kilku takich ciekawych współczesnych ilustratorów, o których pewnie gdyby nie ta książka, nie miałabym pojęcia, bo ze współczesną ilustracją nie jest mi po drodze. Nie wiem, może kiedyś się przełamie. Mogłam też przypomnieć sobie o wielu książkach, które pozostają w moich zbiorach, a jakoś zupełnie sobie o nich zapomniałam. Mamy tutaj osobny artykuł o serii z wiewiórką, osobny artykuł o serii Poczytaj mi mamo. Jeżeli lubicie piękne ilustracje, jeżeli ciekawi Was rozwój ilustracji właśnie od tego 1918 do 2020 roku, to myślę, że też możecie się tą książką zainteresować. Może przypomni Wam o jakichś książkach z Waszego dzieciństwa, albo po prostu pokażę Wam, dlaczego określone ilustracje zapadają Wam w pamięć, dlaczego określone ilustracje w taki sposób szczególny zapisały się na kartach tej polskiej ilustracji. Odnoszę wrażenie, że najlepsze w tym odcinku zostawiłam na koniec. Taką książkę, którą bardzo chciałabym Wam polecić, zostawiłam na koniec. Już taką niezwiązaną z ilustracją w książkach dla dzieci. Zostawiłam na koniec, więc pozwólcie, że zanim Wam o niej opowiem, wspomnę jeszcze o książce, którą zaczęłam czytać wczoraj, więc 31 maja.
To jest książka, do której czytania chciałam wrócić od moich czasów studenckich. Przeczytałam ją na studiach i do tej pory pamiętam, jak ogromne wrażenie ona wtedy na mnie zrobiła. Przeczytałam ją do egzaminu i marzyło mi się przeczytanie jej od tak, z własnej woli, bo wiadomo, że wtedy lektura jest jeszcze inna, taka. Wydaje mi się, że wtedy jest jeszcze bardziej świadoma. A zresztą po tych kilku latach też wiadomo, że książkę odbiorę już w nieco inny sposób. Marzy mi się przeczytanie całego cyklu. O czym mowa? W poszukiwaniu straconego czasu. To jest tom pierwszy W stronę słana Marcela Prousta. Książka, w której zakochałam się na studiach i obiecałam sobie, że po latach przeczytam ją ponownie i będę czytała też kolejne książki. Zaczęłam ją czytać wczoraj. Tutaj mamy wydanie od wydawnictwa MG. Mam nadzieję, że z tym wydaniem jest wszystko w porządku, dlatego że wszystkie tomy W poszukiwaniu straconego czasu mam akurat w tym wydaniu. Przełożył i wstępem opatrzył Tadeusz Boy-Żeleński. Wczoraj przeczytałam sobie właśnie ten wstęp Tadeusza Boya-Żeleńskiego i kilka pierwszych stron opowieści. I powiem Wam, że kilka tych pierwszych stron opowieści wystarczyło, żebym miała naprawdę duże trudności z odklejeniem się od tej opowieści. Język w poszukiwaniu straconego czasu jest językiem fenomenalnym. Sposób snucia tej historii, historii, w której na tym podstawowym planie niewiele się dzieje. Wszystko dzieje się tak wewnątrz tego bohatera i jest tak bardzo prawdziwe i wynika z tak szczegółowej, tak wnikliwej obserwacji, że robi to na mnie niesamowite wrażenie. Jeżeli nigdy nie czytaliście W poszukiwaniu straconego czasu, to myślę, że w następnych tygodniach czy w najbliższych miesiącach będę Was mocno do czytania W poszukiwaniu straconego czasu zachęcała. To jest też książka, do której można wracać. Właśnie jestem ciekawa, jakie będzie moje takie odczucie dotyczące tej pierwszej części po latach. Zanim opowiem Wam o tej dzisiejszej wisience na torcie, czyli o ostatniej książce, wspomnę jeszcze o pozycji, którą zaczęłam czytać. Zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Chciałam czytać ją dalej, ale przeszkodziła mi w dalszym czytaniu taka sprawa iście techniczna. Mowa o Krystiannie, czyli powieści romantycznej Karola Estreichera. To jest powieść w wydaniu pierwszym, już Wam mówię z którego roku, to jest wydanie pierwsze z 1957 roku, nakład 20 tysięcy egzemplarzy, ilustracje Adama Marczyńskiego, okładkę projektowała Barbara Pochwalska. Gdzie leży problem? Problem leży w nierozciętych stronach i to nie jest kilka nierozciętych stron. Tutaj właściwie wszystkie książki są nierozcięte, a ja nie bardzo potrafię poradzić sobie z tym rozcinaniem stron. Musiałabym przy rozcinaniu spędzić sporo czasu, tego czasu, który jest czasem na czytanie, więc zamiast czytać, rozcinałabym strony. Zdecydowałam się Krystiannę przeczytać po tym, gdy pokazałam ją Wam w jednym z czwartkowych odcinków już jakiś czas temu i wtedy urzekł mnie pierwszy akapit tych kilka pierwszych zdań opowieści. To jest taka powieść historyczna i na tych pierwszych stronach, właściwie na tej pierwszej stronie pojawiła się postać cyganki. Ze względu na tę cygankę zaczęłam czytanie. No ale Karol Estreicher zdecydował się uśmiercić tę cygankę na trzeciej czy na czwartej stronie. To sprawiło, że zaczęłam się wahać, ale okazało się, że historia mnie wciągnęła i pewnie czytałabym ją dalej, gdyby nie te nierozcięte strony. I moja niechęć do rozcinania stron. Próbowałam oczywiście czytać bez rozcinania stron, ale to było tak kłopotliwe, że stwierdziłam, nie, to nie ma sensu. Ale w każdym razie będę pamiętała o tym, że chcę Krystiannę kiedyś dokończyć, bo odpowiada mi i język, i sama historia, sposób snucia opowieści. Pod wieczór upalnego dnia majowego 1777 roku chora cyganka przywlokła się do ojcowa, szukając miejsca w karczmie koło zamku, gdzie droga skręca ku skale. Zrazu karczmarze niechętnie spojrzeli na przybyłą. Wynędzniała z małym zawiniątkiem w ręku nie budziła zaufania. Dopiero gdy spod krasej spódnicy wydobyła złotą monetę turecką, karczmarka umieściła cygankę w stodole. Przyniosła lichą pościel i sprowadziła Jadwigę zwaną Niemką, bo aż na Śląsk jeździła pomagać kobietom w rodzeniu. Pojawia się więc w tej karczmie cyganka, ale pojawia się też
księżna. W karecie na stosach poduszek spoczywała młoda kobieta. Była to wojewodzina malborska, księżna Anna z Ossolińskich-Zasławska, wdowa po ostatnim potomku możnego rodu. Choć ciężko doświadczona przez niedawną śmierć mężna, księżna wojewodzina była panią pełną dumy i godności. W tej roli utwierdzała ją świadomość, że bije w niej drugie życie i dlatego śmierć męża odczuła mniej boleśnie. Już na wstępie mamy tutaj ojców, mamy potworną burzę, tereny, które znamy. No i to też sprawiło, że z chęcią zabrałam się za czytanie tej opowieści. Przenosimy się do wieku XVIII. Później obserwujemy takie zmagania bohaterów z nadchodzącymi, powiedziałabym, rozbiorami. Obserwujemy tę całą sytuację polityczną od wewnątrz, z takiej zwykłej perspektywy, nie z perspektywy podręcznika historycznego, i to też jest ciekawe. Jeżeli lubicie powieści historyczne, jeżeli szukacie ciekawej, przynajmniej tak się zapowiada, powieści, która przeniesie Was właśnie w tamte czasy, no to może warto tej Krystianny Karola Estreichera poszukać. Możliwe, że o rodzinie Estreicherów, szczególnie na filologii polskiej, słyszeliście. Karol Estreicher właśnie z tej rodziny pochodzi i, jak się można spodziewać, był też encyklopedystą, historykiem sztuki, no i cóż, pisarzem. Urodzony na początku XX wieku, dyrektor w latach 50. i 60. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. No dobrze, pora na ostatnią książkę, pora na naszą dzisiejszą wisienkę na torcie, która być może przyda się Wam, jeżeli planujecie tegoroczne wczasy w Bieszczadach. Może przyda Wam się ta książka, czy cała seria Stanisława Krycińskiego, bo to o jego książce będzie mowa. Bieszczady, Morze Niepamięci. To jest już piąta część takiej serii Stanisława Krycińskiego, w której opowiada nam o Bieszczadach. Część pierwsza, Bieszczady, tam gdzie diabły hucuły Ukraińce. Część druga, Bieszczady od Komańczy do Wołosatego. Część trzecia, Bieszczady, gdzie dzwonnica głucha otulona w chmury. Część czwarta, Bieszczady, cierń w wilczej łapie. Oraz część piąta, czyli ta, Bieszczady, Morze Niepamięci. Teraz zapewne pokażę Wam mapkę, którą umieszczono na wyklejce. Ta mapka pokazuje, jakie tereny zostały opisane w poszczególnych częściach tego bieszczadzkiego cyklu. Ta książka, Bieszczady, Morze Niepamięci, może być dla Was pozycją szczególnie zaskakującą, dlatego że gdy sporo osób wybiera się nad Jezioro Solińskie, przechadza się zaporą na Solinie, odwiedza Solinę, odwiedza Polańczyk, pozostaje w przeświadczeniu, że już jest w Bieszczadach. A tymczasem nie, nie jest w Bieszczadach. Ze wstępu. Wszystkich tych, którzy zakrzykną, że okolice Jeziora Solińskiego to nie Bieszczady, a góry Sanocko-Turczańskie, informuję, że wiem o tym, ale spróbujcie, drodzy Państwo, powiedzieć licznym rzeszom przyjezdnych, którzy odwiedzają Polańczyk czy Solinę, że nie są w Bieszczadach. Mam wrażenie, że nie uwierzą. I to jest ten główny powód, dla którego Stanisław Kryciński zdecydował się dodać jeszcze do tej serii Bieszczady tę piątą część. I pisze tutaj o terenach, które obecnie, głównie, o terenach, które obecnie znajdują się pod wodą, które teraz znajdują się pod wodami Jeziora Solińskiego. Na szczęście, prócz naukowego, istnieje też turystyczny podział, który za północną granicę Bieszczadów uważa linię kolejową Zagórz - Łukawica - Ustrzyki Dolne - Krościenko. Według tego podziału obszar położony na północ od niej określany jest jako Pogórze Przemyskie. W książkach mojego autorstwa dotyczących Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego posługuje się właśnie tym turystycznym podziałem, za co miłośników gór sanocko-turczańskich przepraszam. Uważam jednak, że na potrzeby krajoznawczego opracowania jest on wystarczający. Stanisław Kryciński, czyli autor tej wydanej przez wydawnictwo Libra opowieści, z zawodu jest inżynierem chemikiem, a z zamiłowania historykiem i krajoznawcą. Autorem właśnie licznych publikacji dotyczących Bieszczadów, dotyczących Łemkowszczyzny. Człowiekiem, jak to się mówi, człowiekiem z Warszawy. I też wrócę tutaj do wstępu. Kiedy wędrowałem po Bieszczadach z plecakiem, zawsze szerokim łukiem omijałem Jezioro Solińskie. Nie po to uciekałem z dużego miasta, by spędzić czas w tłoku, hałasie i spalinach.
Nie pociągało mnie również życie wodniaka. Gdybym chciał nim być, jeździłbym na Mazury. Z Warszawy jest tam o połowę bliżej niż w Bieszczady. Jestem typowym szczurem, lądowym. Ta niechęć do zbiornika Sonińskiego objawiła się również podczas pisania kolejnych książek o Bieszczadach. Dlatego ta dotycząca jeziora Sonińskiego, tych wsi, które zostały zalane, została wydana dopiero jako piąta. Ludzie żyli tu od wieków, mieli swoje domy, cerkwie, cmentarze, kapliczki. Działały tu młyny, tartaki i cegielnie. Ziemiaństwo wiodło żywot w dworach otoczonych budynkami gospodarczymi, wśród których częste były browary i gorzelnie. W okresie międzywojennym niektórzy z właścicieli zakładali w swych posiadłościach pensjonaty, zachwalając tutejsze krajobrazy, czystą wodę i powietrze. Stanisław Kryciński przenosi nas właśnie do tego zalanego świata. Nie będę Wam oczywiście teraz streszczała tego, o czym przeczytacie w książce Stanisława Krycińskiego Bieszczady, Morze Niepamięci, ale kilka smaczków się pojawi. Ano na przykład taki smaczek, że Jezioro Solińskie powstało w latach 60. Czytamy na kartach tej książki o planach jego powstania, jeszcze takich planach przedwojennych. Czytamy o tych latach, w których ono powstawało, czytamy o tym, w jaki sposób powstawało, w jaki sposób wysiedlano tych mieszkańców tamtych wsi, ale przede wszystkim dowiadujemy się sporo na temat historii tych wsi, które znalazły się pod wodą, czy całych wsi, czy ich części. Rozdział W cieniu granicy na Sanie. W 1921 roku Solina liczyła 146 domów i 863 mieszkańców, w tym 498 rzymskich katolików, 319 grekokatolików i 46 wyznawców judaizmu. W czasie spisu powszechnego w tym roku narodowość polską podało 569 osób, w tym wszyscy Żydzi. Musimy pamiętać, że te tereny, o których pisze tutaj Stanisław Kryciński, to są tereny bardzo barwne, bardzo zróżnicowane też pod kątem zamieszkujących je ludzi, bo mamy tutaj i Żydów, i grekokatolików, i katolików takich rzymskich, no prawdziwa mozaika. No i co wieś, to tak naprawdę wyglądało to wszystko trochę inaczej, trochę inne było podejście do tych spraw politycznych i zawsze zastanawiam się nad tym, jak potoczyłaby się historia II Rzeczypospolitej, gdyby nie II wojna światowa, bo jednak te tereny wchodzące w jej skład były terenami niejednolitymi. Było całkiem sporo takich odśrodkowych dążeń niepodległościowych i tutaj w Bieszczadach i bardziej może na wschodzie. Czytamy tutaj o wywózkach ludności, o znikających cerkwiach, o ludziach, którzy na polecenie oczywiście odpowiednich zakładów porywali niemalże dzwony i te dzwony były później przetapiane. Czytamy też na przykład o Polańczyku i o szerokim geście cesarzowej Marii Teresy. Jeżeli byliście kiedyś nad Jeziorem Solińskim, to całkiem możliwe, że byliście też właśnie w Polańczyku. Jednym z takich ciekawszych rozdziałów jest też rozdział dotyczący widma powracającej pańszczyzny. Rozdział związany z takim buntem chłopów, związanym z tym, że ktoś przekazał im informację o tym, że panowie niedługo przywrócą pańszczyznę. Wiadomo, że chłopi tego nie chcieli i czytamy tutaj o takich lokalnych rozruchach. No myślę, że wybierając się nad Jezioro Solińskie, czy wybierając się w Bieszczady, warto poczytać co nieco na temat historii danych obszarów. Czy to za sprawą tej książki, Bieszczady, Morze Niepamięci, jeszcze raz pokażę Wam tutaj wyklejkę, czy to za sprawą innych książek Stanisława Krycińskiego, to już w zależności od tego, w jakie tereny się wybieracie. Ja mam też tutaj przy sobie inną książkę Stanisława Krycińskiego, jedną z tych, jeszcze nie czytaną, Bieszczady, gdzie dzwonnica głucha, otulona w chmury. I tutaj mamy Berechy Górne, Caryńskie, Dwernik, Jaworzec, Smerek, Studenne, Wetlina, Zatwarnica czy Zawój. Tutaj mamy na przykład takie właśnie tereny. Sporo jest tutaj w tych książkach Stanisława Krycińskiego zdjęć i takich zdjęć nowszych i zdjęć starszych i starych map. No trochę szkoda, że one są czarno-białe, ale rozumiem, że to była kwestia związana z wydaniem, ceną wydania i tak dalej, więc w to może już nie będę wnikała. Ale trochę mi szkoda.
O, nie pogardziłabym jakimś kodem QR do obejrzenia takich zdjęć w kolorze. To myślę, że byłoby coś. Jeszcze jedno, o jakich wsiach tutaj przeczytamy? Myczkowce, Zwierzyń, Solina, Zabrodzie, Polańczyk, Teleśnica Oszwarowa, Daszówka, Teleśnica Sanna, Bubrka, Myczków, Bereska, Bereźnica Niżna, Bereźnica Wyżna. I tak, Bereźnica Wyżna jest ostatnią ze spisanych, z opisanych przez Stanisława Krykińskiego wsi. Wiadomo, że książka nie jest książką grubą, nie wiadomo jak grubą, więc w dużej mierze historie tych wsi są jedynie nakreślone, no ale one też wydaje mi się, że z perspektywy kogoś, kto w Bieszczady przyjeżdża, czy kogoś, kto może wcześniej nie interesował się jakoś szczególnie historią tych okolic, to jest dobry początek, a później można już rozpocząć własne głębsze poszukiwania. To była już ostatnia książka, o której chciałam opowiedzieć Wam w tym odcinku, w tym czytelniczym podsumowaniu maja, ale może pokażę Wam jeszcze jedną i odeślę Was do takiego filmu, w którym o niej opowiadam, filmu z wiosny ubiegłego roku, bo może to też będzie pozycja, która przyda się Wam latem, jeżeli gdzieś tutaj się wybieracie. Pozycja świetna, pozycja zdecydowanie bardziej naszpikowana informacjami niż książki pana Krycińskiego. Pozycja, której szybkie czytanie moim zdaniem nie jest możliwe i to jest już taka pozycja wymagająca ogromnego skupienia. Między Osławą a Jasiołką Huberta Ossadnika, Łemkowszczyzna Wschodnia w latach 1918-1939, studium historyczno-etnograficzne. Świetna pozycja, już teraz nie przedłużam, odsyłam Was do mojej opinii dotyczącej tej książki. Naprawdę coś wspaniałego, jeżeli wybieracie się na te tereny Łemkowszczyzny Wschodniej, też pewnie tutaj znajdę Wam mapkę i po prostu pokażę Wam, o jakie tereny chodzi, no to nie przeoczcie tej pozycji. Tutaj bardzo Hubertowi Ossadnikowi przydały się takie ankiety wypełniane swego czasu przez nauczycieli uczących na tym terenie i z nich możemy dowiedzieć się sporo na temat codzienności tych mieszkańców i zawsze jestem pod wrażeniem tego, jak inaczej wyglądało życie chociażby na Łemkowszczyźnie w tych latach dwudziestolecia międzywojennego, a powiedzmy w Warszawie, czy we Lwowie, czy w jakimś innym miejskim ośrodku, kiedy oglądam jakieś programy, czytam o pięknych strojach, które noszono, o tym, że się bawiono, że działały kabarety, że działały jakieś inne takie rozrywkowe miejsca, a tutaj ludzie patrzyli nieufnie na kogoś, kto przyjechał zza oceanu i zbudował komin inaczej niż zwykło się to robi. Fascynująca lektura. Zachęcam Was do śledzenia mnie oczywiście tutaj, do nadrobienia odcinków, których jeszcze nie widzieliście, do śledzenia mnie na Instagramie, dlatego że tam pojawia się sporo takich literackich ciekawostek, pojawiają się rzeczy, o których tutaj nie wspominam.